Sprawy właśnie tych przetargów, bo ja to coś nie bardzo rozumiem, bo to chyba te przetargi to drugie strony wychodzą, bo nie wiem, bo chyba firmy powinny wyjść i panie mecenasie złożyć swoje oferty i najlepszą ofertę wybiera gmina, a my z tego rozumiem narzucamy im coś. Szanowny panie. Trzeba się dogadać z jakąś firmą, która może faktycznie będzie coś robić. Szanowny panie. Bo cwaniaki się teraz mówiły, to z tego tu widać, i po prostu podniosły cenę. Panie, może Karolina by chcieli dać te kosze na przykład. Chciałam powiedzieć, że... Chciałam rozmawiać, no a nie komuś... Ale my cały czas rozmawiamy i proszę posłuchać dokładnie, o co dzisiaj chodzi. Panowie rozmawiacie, nie słuchacie, a potem... Są właśnie takie problemy. Pani przewodnicząca, słucham. Ale proszę. Panie Piotrze. Dobra, dawaj, dajemy to. Panie Piotrze, uchwaliliśmy regulamin, daliśmy przyzwolenie wszyscy radni. To nie był pomysł pana wójta. To myśmy dali panu wójtowi prawo, zezwolenie na wstąpienie do tej grupy gmin, które miały wspólnie zajmować się wywozem nieczystości. A teraz jesteśmy sami. Tak. Zostaliśmy sami, ponieważ dzieje się to właściwie, no nie będę tutaj oceniała w ilu procentach w całej Polsce, tak zwana zmowa cenowa. Taka sama zmowa cenowa była w Częstochowie, gdzie wszystkie firmy się wycofały i Częstochowa z 16 milionów rocznie miała płacić za wywóz, teraz ma przetarg i płaci 26 milionów za roczny wywóz nieczystości testowej. My dzisiaj zajmujemy się problemem na dzień dzisiejszy. Ja myślę, że chwała panu wójtowi za to, że na początku lipca znalazły się worki. Dziękujemy państwu sołtysom, którzy pomagali roznosić pracownikom urzędu, żeby nasza gmina nie tonęła w śmieciach, bo remonty z kosze zostały. Natomiast inne firmy pozabierały 15 czy tam 18 czerwca. Więc, czy 6 jako pana przewodniczącego czerwca. I chwała za to, że te worki są zapełnione, odebrane i nie ma śmieci na naszych podwórkach. Teraz w tym regulaminie następuje zmiana dotycząca ilości pojemników i jakie to mają być pojemniki. Natomiast do ceny, do innych rzeczy być może będziemy wracać po wygraniu przetargu przez firmy. Tak jak pan wójt powiedział, 21-22 lipca będzie przetarg. Pan Karol ma umowę na miesiąc. Przetarg będzie wcześniej, ale podpisanie umowy będzie 22. Pan Karol ma podpisaną umowę na lipiec. Więc oby znaleźli się chętni, którzy staną do przetargu, którzy wygrają ten przetarg i będą to korzyści dla nas, dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o te kosze, mam rodzinę w gminie Kłomnice i powiem wszystkim państwu radnym i gościom, w tej gminie od dawna jest taka sama ilość koszy, jak my w tej chwili proponujemy. Jest jeden właśnie na odpady zmieszane i są kosze kolorowe. I tam nie ma problemu. Nikt się nie martwi, że worek się rozerwie od butelek, bo wkłada się ostrożnie, żeby nie pękła, bo my też mamy w regulaminie, że, żeby nie wrzucać szkła popękanego, prawda? I co tydzień tam był odbiór, we wtorki kuzynka wystawiała co tydzień inny kosz. I nie było żadnego problemu. Pani przewodnicząca, no to pani rodzina ma, może nie ma takiego problemu, no ale nie zna pani innych ludzi do ceny. Tak samo jak nasi tu mieszkańcy. No ja z tego co słyszę, to narzekają na to, że te worki będą. I dalej chcę.
chcę wrócić na, do tego pytania mojego, czy nie można przy, powrócić do tych niesegregowanych śmieci, żeby był jeden po jednym. A jeszcze chciałem pana mecenasa zapytać, bo mówi, że ustawa czy uchwała mówi to, że muszą być odpady segregowane, tak? Ustawa. No to a dlaczego deklaracje były podpisywane, że kto chce segregować i kto nie chce segregować? Śmieci się powinno segregować. Jeśli segreguje śmieci, to musimy w jakiś sposób rozróżnić, kto te śmieci segreguje, a kto tych śmieci nie chce segregować. Ustawa pozwala na przyjąć to w formie deklaracji, tak aby na bez sprawdzania, bo inaczej w tym przypadku musiałby przeprowadzić 5 tysięcy kontroli przed określeniem, kto ile płaci. No właśnie, no to lepiej wejść w ten system, wydaje mi się, nie segregowanie. Dobawić się, jeżeli teraz my jako gmina tylko sami decydujemy, kto będzie wywoził, to prawda? Myślę, że dla ludzi to na pewno by było lepsze wyjście niż z tymi workami. Bardzo proszę o ciszę. Gmina musi osiągnąć pewne poziomy rynki, żeby to było możliwe. To mieszkańcy muszą odpady segregować. I teraz, żeby nie płacić kar finansowych, to gmina musi zmotywować finansowo mieszkańców do tego, żeby te śmieci segregowali. A jedyną możliwością zmotywowania jest rozróżnienie opłaty na segregowanej i niesegregowanej. W mojej ocenie na przykład miasto Częstochowa zrobiło bardzo źle, że ta gmina jest mała, ponieważ ja na przykład śmieci nie będę segregował w Częstochowie, bo mi się to nie opłaca i gmina miasto Częstochowa nie osiągnie tego poziomu, który nie był na pewno w tym roku. I zapłaci karę. Ja się tej kary nie dołożę, ponieważ płacę tylko 2 złote więcej niż tak jakbym segregował. Ale czy problem był do tej pory, jeżeli ktoś płacił 12, 14 czy 19 zł i przyjeżdżali co miesiąc do odbierania? My tego na tej sali nie rozstrzygniemy, że to było dobrze czy źle. Ja uważam, że bardzo źle, że taka ustawa została przez tej podjęta, przygotowana i doszła w życie, ale to się stało. No ale jak to tam każdy deklarację wypełnił, że nie deklaruje segregacji? To gminę byłoby stać na karę. Ustawę to musi być. Ale gminę byłoby stać na karę. Będzie gminę stać na karę. Bardzo proszę, pan radny Józef Kapecki. Panie przewodniczący, ja na pewno mam kilka spraw, panie wójcie, bo naprawdę dużo ostatnio też mi się dostaje od ludzi, tym bardziej, że jestem jeszcze przewodniczącym komisji gospodarczej. Teraz tak, ja wiem, uchwaliliśmy tą uchwałę. Byliśmy w tej grupie 10 gmin, właściwie później już 9, no ale obowiązuje, te ceny obowiązują. To tak się zastanawiam, bo ciągle podaję przykład, a to w Częstochowie jest, tyle są niesegregowane, a u nas od osoby, myśmy inne przyjęli kryteria. No ale gmina na przykład Olsztyn od osoby, 7 zł. I teraz tak, wiem, że przy większej ilości osób, przy rodzinach wielodzietnych jest to korzystne dla rodzin wielodzietnych. Ja tak to tłumaczę, bo na przykład, jeżeli oni mają 7 osób przy 6-osobowej rodzinie, to płacą 42 zł za segregowanie. Tak? U nas jest to 37, czyli 5 zł jest tanie. Przy powiedzmy 3-osobowej rodzinie u nas jest 17, u nich jest 21, czyli 4 zł u nas jest tanie. No ale przy jednej osobie, a tych osób jest dość dużo i to czasami to są właśnie emeryci, renciści, to osoby może nawet w tej chwili bogatsze niż inne, nie? Także wiem, że na razie póki co jest ta uchwała, obowiązuje, ale jest taka prośba, czy może z końcem roku zobaczmy, jak to funkcjonuje, może się zastanówmy, może rzeczywiście powrócić do osoby. I wtedy by to było, przykład, jedna osoba 7 zł, zasegregowane, niesegregowane 14, często bym podają przykład, już inna kwota jest, nie? Ale tak mówię, jest to na przyszłość. Jeszcze bym się zastanowił, ja wiem, tu pan mecenas mówi, że często powie, zrobili źle, bo 2 zł jest tylko różnica, czyli 20% za zasegregowane zdrowe. Ale może nie 100%, ale zróbmy 70%, czy 80%, czy 60%, tak żeby, bo to jest jednak bardzo dużo. Wydaje mi się, że te 100% to jest
to jest moje odczucie i odczucie ludzi, którzy mi to tłumaczą. No, podają mi przykład Lenowa, że gdzieś dzieci, które tam w wieku od tyle i tyle tam ludzie są liczba na dzieci. No, to wystarczy. No, to są możliwości, gmina jest samorządna. Ja wiem, że to jest taka odwaga na przyszłość. Wiem, że na razie Kuźnicowej to obowiązuje, ale może jak to się, że tak powiem, trochę odszedł, może powróćmy, może przemyślmy to. Wiem, że z takiego idealnego wyjścia nie będzie, ale no, żeby to było w miarę jakoś z siebie, bo póki co to nas zarzucają takimi, tak mówię, na przykład Czesłowy czy innych gminach, że odnieście jest taniej niż na wsi. Dziękuję bardzo, proszę bardzo panu. Ja myślę, że wniosek pana przewodniczącego jest bardzo dobry. Tylko żeby go zrealizować, to po pierwsze musimy mieć wyłonionego zwycięzcę konkursu, a nie mamy takiego i na razie możemy mówić o różkach na wieśnie. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, no musimy po prostu to skalkulować. Mamy referat teraz. Jeżeli się okaże, że te pieniądze, które, a przecież będziecie o tym wiedzieli doskonale pod koniec roku, że, albo na początek przyszłego roku, że te pieniądze, które zbieramy z deklaracji, nie wystarczają nam na opłatę, no to normalnym jest, że będziemy musieli dopłacać na to z własnego budżetu. A teraz, i teraz od nikogo z nas nie można wymagać tego, żeby wiedział, czy tych pieniędzy starczy, czy nie. Ja mówiłem wyraźnie i cały czas powtarzam to, ja nie wiem, dlaczego nie chcecie tego słuchać. Jeżeli będzie wystarczało nam tego budżetu, to my nie możemy ani grosza przeznaczyć na coś innego. No. I mówię to już chyba 20 lat. Musimy te pieniądze przeznaczyć na zbiórkę odpadów. I wtedy prosiłem, żeby składali ci starsi, którzy są w trudnych warunkach, którzy mają pojedynczo, mówiłem to wyraźnie, niejednokrotnie, podania. I te podania, jeżeli tych pieniędzy nam wystarczy, to my je rozdysponujemy, bo musimy coś z nimi zrobić. Nie możemy gminie, która jest gminą turystyczną, zrobić zmieszane odpady. No ludzie, no pomyślcie. My mamy pokazywać wszystkim dookoła, że jesteśmy gminą, do której warto przyjechać, przyjazną, czystą, a my będziemy robić zmieszane. Dlatego też przecież sami uchwaliliście to, te stawki, które są i które obowiązują. Natomiast nie widzę żadnych przeszkód, żeby oprócz formalnych przeszkód, no bo trzeba nowe deklaracje by było zrobić i rozpisać. Ja przypomnę tylko Państwu, że obowiązek składania deklaracji był do kwietnia, a my jeszcze do dzisiaj zbieramy te deklaracje. Czyli jak to długo trwa sam fakt zbierania, przyjmowania deklaracji. To nie jest rzecz, którą się zrobi w ciągu tygodnia, czy dwóch tygodni, czy nawet trzech miesięcy. To wszystko trwa i to trwa dosyć długo. Ja jestem skłonny naprawdę do daleko idących ustępstw, ale to wszystko było tworzone zupełnie sztucznie, w oderwaniu od życia. I ten taki twór sztuczny, on nie może być funkcjonować dobrze. On dopiero zacznie funkcjonować, jak to wszystko będzie w ruchu i jak sprawdzimy. I tutaj wniosek kolegi jest bardzo dobry. Oczywiście możemy wszystkim, nad wszystkim się zastanowić, ale sprawdźmy najpierw, czy my rzeczywiście zbieramy 10% tej opłaty, czy 70%. Czy nam ona wystarcza, czy musimy w nowym budżecie przeznaczyć jakąś kwotę z budżetu na dopłatę do tych śmieci. A jeżeli mamy nadwyżkę, to co z tą nadwyżką zrobić? Nie możemy zbierać nieselekcjonowanych, niesegregowanych, bo tak jak tu mecenas powiedział, obciążą nas strasznymi karami. Ten stosunek śmieci segregowanych do niesegregowanych w każdym roku musi rosnąć. Czyli my musimy coraz więcej selekcjonować w tym świecie. I to jest unijna dyrektywa, której my sobie nie możemy złamać. Nie możemy sobie robić tak, jak nam się wydaje. Także bardzo proszę o to i prosiłem Was, jesteśmy w trudnej sytuacji, to z różnych powodów, żeby zachować spokój, nie jątrzyć.
wysłuchiwać i naprawdę powiem wam, że zrobiliśmy i tak dużo. Oczywiście, że zdarzają się błędy, ale zrobiliśmy i tak dużo w tym celu, żeby ludzie nie byli spanikowani i nie w popłochu i niczego nie robili. Naprawdę. Możemy zrobić więcej, ale wskażcie mi. A nie odnosić się tylko w ten sposób, że jest źle, jest źle. Jak jest źle, to pokazać, gdzie jest źle i dlaczego jest źle i jak to naprawić. I będziemy starali się to naprawić. Ale na pewno nie zaniechaliśmy niczego. I tu zarówno i pracownicy tego referatu, i radni, którzy brali w tym udział, i sołtysi, których też prosiliśmy, bo co? Mogę dać sołtysom obietnicę, że dostaną pieniądze za to, że będą zbierali tą opłatę? No mogę tylko wtedy, jeżeli postawimy taki wniosek i jeżeli Rada uchwali. A w tej chwili to ja nie mogę podjąć żadnej deklaracji. Więc prosiłem sołtysów, którzy mogli, żeby byli łaskawi wziąć te worki, po te dwa worki na razie na zmieszane to roznosić. I byli tacy, którzy przyszli, którzy te worki zabierali i roznosili. No wszyscy sobie musimy pomagać. Nie może tak być, że urząd, wójt jest od wszystkiego. Od powodzi i od wszystkich innych klęsk żywiołowych, śmieci i tak dalej, i tak dalej. Od wszystkiego jestem ja. No ja owszem, mogę tym pokierować, ale muszę mieć do tego ludzi. I muszę mieć chętnych do pomocy. A jeżeli nie będę miał chętnych, no to trudno, to się nic nie zrobi w tym kraju. Także bardzo proszę Państwa, już ten wniosek uważam za rozsądny i słuszny. Niemniej jednak trzeba po prostu po pierwsze wyłonić firmę, która nam będzie to robiła na stałe, bo zawieramy tą umowę do końca roku 2014, czyli na 17 miesięcy. Jeżeli sprawdzimy to wszystko, podliczymy, księgowość nam to przekaże na papierze, jeżeli zobaczymy, że mamy nadwyżki, to wtedy te nadwyżki możemy obniżyć stawkę. I możemy to zrobić spokojnie. To ja tu przyniosłem specjalnie już tak na zakończenie. Stawki jakie są? No w Częstochowie jest 10,50 od osoby. I wiemy to wszystko, prawda? W Katowicach jest 14 zł. Za selektywne, nie za zmieszane. Od osoby. To teraz sobie policzę. Bytom 11,20. Ruda Śląska 11. Rybnik 10. Tychy 11. No mam to, można sobie podejść i zobaczyć, jak to wygląda. Są na Olsztyn, tak jak tu był mówiony, 7. Żarki 7. Są. A w Lelowie to nie było 7? W Lelowie nie mam w Lelowie 7. Bo oni chyba są też w tej gospodarce. Oni jeszcze nie mają. A nie, pan Karol chyba prawdopodobnie. Także. Ja jeszcze odniosę się tylko na moment do pana Piotra. Panie Piotrze, przecież w deklaracji było. Chcę, segreguję. Nie chcę, nie segreguję. Był wybór? Jest. A pan chce, żeby cała gmina nie segregowała? Żeby cała gmina nie segregowała? No nie rozumiem. Tak samo o to, żeby nie zmniejszyć tego, jeżeli teraz gmina podejmuje sama starania o to, że jakiś nowy będzie zbywca tych śmieci, to... Ale ja powiedziałem, panie Piotrze, jak to wygląda, no to chyba trafiło do pana, że deklaracje trzeba zbierać przynajmniej 3 miesiące. Czyli nie możemy w tej chwili sobie powiedzieć, że owszem, nie robimy podwójnie, tylko dajemy 50%. Rozumie pan? Bo każdy z nas musi to napisać w deklaracji, musi otrzymać tę deklarację, podpisać ją i przysłać. Ile mamy deklaracji przez te pół roku? Proszę? No, 1500. Panie Wójcie, jakie będą stawki kary za to, że na przykład ten, kto wywozi śmieci, stwierdzi, że nie jest segregowane w porządku, nie są segregowane śmieci? To należy do firmy wszystko. To nas nie obchodzi. To firma narzuca te stawki. To jest właśnie piękne w tym wszystkim, że tak jak do tej pory my te worki roznosimy, rozdajemy, chodzimy, dbamy o to, tak wszystko to jest na to w regulaminie wszystko jest. To wszystko jest po stronie firmy. Także firma
dokonuje wszystkiego. Firma. Ale jeżeli no, pan stwierdzi, że mam tam dwie puszki, które w innym worku, to. To... Firma stwierdzi. Bardzo no, proszę. Ja, nie wiem, bo jest to stare, jest, prawda? Bardzo proszę. Firma odbiera odpady. I firma ma obowiązek zobaczyć, czy w danym worku, jeżeli jest napisany plastik, jest ten plastik, czy nie ma tego plastiku, czy jest na przykład z papierem pomieszane. I w takim wypadku oni mają obowiązek sfotografować to razem z ratownikiem, przesłać, zrobić protokół, przesłać ten protokół tutaj do nas do gminy i oni obciążają wtedy jako, że jest to odpad niesegregowany. Tylko jest to odpad zmieszany. Tak, i oni muszą wyłonić sobie te odpady, że jest to niesegregowane, a powinno być. I wtedy my obciążamy taką osobę, że też złożyła deklarację, że jest nie, że będzie segregowała te odpady, my obciążamy wtedy samą wyższą. Ale na pewno mieszkańcy chcieliby wiedzieć, jakie to są odpady. Dowiedzą się ci, co no, ale... nie będą segregować, na pewno. Była pierwsza pani sołtys, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie, bo nawiązano tutaj do rozmowy pan wójt, do tego pytania, które zadał pani Kaczmarek. Ponieważ u mnie śmieci będą odbierane 11 i jeżeli dobrze zrozumiałam, mieszkańcy dostaną po 3 godziny. Rozumiem, że to będą na te odpady selektywne. Natomiast pan wójt mówił, że przetarg umowa zostanie podpisana 22 lipca. Ja już przed. Dwa worki na zmieszane. No ale tutaj mieszkańcy, którzy już otrzymali, mówią tylko o 3 workach. Ale i się, ja dlatego pytam, żeby po prostu przejść takie sytuacje, żeby po prostu zapobiec takim sytuacjom, żeby ludzie tego złośliwie nie wywalali nam gdzieś pod gminę, bo to o to chodzi. Wiadomo, żebyśmy się nauczyć, przyzwyczaić, ale no, uważam, że też należy zapobiegać takiej sytuacji. Po co mamy Pan Paweł, tak? To proszę bardzo. Mam takie dwa pytania przyszłościowe, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Do pana Radnego też mam takie pytanie. W związku z tym, że będziemy podpisać umowę przetargową z firmą, czy tylko możemy sobie podpisać na 2 lata? Czy możemy na dłużej, bo wiem, że dzięki temu, że byłoby dłużej, te firmy może by zaoferowały nam po prostu kosz na każdy z tych po prostu odpadków. Mało tego, jeśli też mówiąc o przyszłości, jeśli będzie taki przetarg i myślę, że można by takie różne sformułowanie, bo niektórzy mieszkańcy no, uważają, że będą tam, nie wiem, psy roztargiwać te worki, czy cokolwiek, może że nie będzie problemu, jeśli na przykład ta firma przedstawi na przykład jakąś propozycję zakupienia kosztów dodatkowych od nich, na przykład takie, które będą mogli wyładowywać, wtedy ten odpadnik każdy sobie będzie segregował do swoich po prostu kontenerów, które będą ogólnie do ogólnego użytku i wtedy nie ma problemu dla nikogo, żeby faktycznie te śmieci po prostu nie trzymać tylko w samych workach, tylko w kosztach. Dziękuję bardzo pani. Czy pan mecenas? Ja bym chciał, żeby odpowiedział pan mecenas. Przepraszam koleżanko, bo pan mecenas już gotowy do odpowiedzi. Tak. Bardzo proszę. Przetarg już zgłoszony, proszę Państwa, więc teraz dywagowanie na jaki okres czasu go rozpisać w zasadzie jest dywagacją spóźnioną. Oczywiście przetarg można rozpisać na czas dłuższy, ale należy się zastanowić teraz nad konsekwencjami pójścia nieznane na tak długi czas. Dlatego że specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która stanowi element, na którym opiera się wykonawca składający ofertę, jest częścią integralną zawartej umowy. Z nim wynikają konkretne obowiązki wykonawcy, a tym samym uprawnienia zamawiającego, czyli gminy. Teraz między innymi biorąc pod uwagę chociażby te worki, przechodzę do drugiego pytania. Jeżeli postawiliśmy wymóg worków, to tak naprawdę jeżeli one się nie sprawdzą, to będziemy mieli mniej przez 4 lata, jeżeli tak sobie zamówimy. Jeżeli się nie sprawdzą, będziemy mieli 1,5 roku, a po wymóg przetargu określimy, że chcemy mieć 4 pojemniki. A nie możemy też na przykład zaoferować mieszkańcom po prostu możliwość taką dodatkową, bo to będzie ułatwienie dla gminy. Niektórych na pewno nie ma problemu, żeby sobie kupić po prostu konkretne kosze i zaproponować im coś takiego, żeby po prostu odbierali, ale to musi być na pewno wiem, że nie mogą być to, że każdy kupuje sobie różne kosze,
Czyli także tutaj można by było, żeby ta firma, która wygra przetarg, żeby zaproponowała każdemu mieszkańcowi możliwość zakupienia sobie domu segregacji po prostu pojemników, bo uważam, że to jest ułatwienie, bo to jest jednorazowy wydatek dla każdego i już jest opóźnione. Nawet przyczyny czy w zasadzie takiej, że dzięki temu będzie miała na przykład tanie o jakieś tam, nie wiem, 2 zł przy odbiorze, dlatego że no wtedy już nie trzeba warunków, nie trzeba niczego. Czy to jest kwestia taka techniczna sposobu wykonywania tej umowy przez wykonawcę i nie wiem, czy widzieliśmy nawet w umowie aż tak szczegółowo relacje firma mieszkaniec, gdzie precyzowaliśmy to, czy mieszkaniec może dodatkowo sobie zakupić korzyść za firmę i do widzenia umowy. Do końca nie miałem przekonania, czy jest możliwe, że zmusić się do tego, bo raczej nie ma takiej możliwości, żeby nie nakazać coś, do czego się nie wiem, czy mam propozycję taka na mieszkaniu. Bardzo proszę. Zmusić nie możemy. Pani Rasa Ina Kaczmarek. Pani przewodnicząca, państwo radni. Ale proszę. Zapytanie, kieruję je do pani. Kiedy otrzymam, mówię to już w swoim imieniu, kiedy otrzymam przekaz na zapłatę? Można podejść w sąd. A teraz jeszcze dla pana wójta pytanie, czy dla pana prawnika. Czy firma Solid będzie startować w przetargu? Bo mnie ta firma dalej się bardzo podoba. Bo najdalej płaciliśmy, byli bardzo... Nie mamy na to wpływu, czy pani odpowie. To wszystko wiem. Zaraz przekażę. Czy mam, a firma ta nie będzie startować, bo to mi to... Kto się dobrowolnie zgłosi, ten bierze udział w czytaniu. Dokładnie. Jak na to ma dobrze. I jeszcze mogę tak odpowiedzieć, kto jest ciekawy, że ja w imieniu mojego dobrowolniciela starałam się kupić kosze. Postanowiliśmy, że zrobimy składkę, dzwonię tu i tam budowlany. W sklepach często powie nie ma, a nawet żeśmy sobie postanowili, że damy powyżej 120, nie ma. A remontis nawet za 200 nie zostali z tego proszę. I dzwoniłam również do pana Karola, że bardzo proszę, na jednym mi bardzo zależy, na jednym pojemniku. Jest to towar deficytowy i powiedział, ja u was jestem na umowie, ja mówię, wiem, z czego się cieszę, bo ci mieszkańcy Janowa, którzy również mieli indywidualne umowy z panem Karoniem, też byli z obsługi zadowoleni. Ale powiedział również, że nie ma koszy i zauważył jedynie swoją pierwszą i wygraną gminę Lemów. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę bardzo, pani Rada Dalta Wolska. Ja mówię do pana Wójta i do pani z działu gospodarki odpadami śmieciowymi, żeby wysłać taką prędę do mieszkańców w naszej miejscowości, żeby, no jeszcze teraz jak nasi przedmówcy przede mną mówili, że niektórzy nie otrzymali mieszkańców tych wniosków, to żeby nie wnosili tych śmieci swoich w miejsca, gdzie były te kosze, które stały do tej pory. Kosze stały zniszczone. Nawet które były już, to są przepchnięte. I właśnie byłam wczoraj świadkiem, że w jednej, w dwóch miejscowościach pojawiły się reklamówki ze śmieciami. W miejscu, gdzie było kosza, albo ewentualnie najpierw. Dziękuję bardzo. Pan radny nie rezygnuje. Proszę bardzo. Pan radny Adam Ciekła. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Proszę bardzo. Pani dopuściła do głosu. Kolejka. Nie zgłaszałem się dwa razy, trzeci raz teraz w ogóle nie miałem się. Ja chciałem powiedzieć tak jak uważam. Chcę powiedzieć kolegom, właśnie tym, co teraz rozmawiają sobie między sobą, nie słuchają mnie, że każdy może sobie zakupić kosz. Bardzo proszę. Każdy może sobie zakupić kosz i ta firma, czy pan Karol, czy firma A, czy B, czy Z, ona będzie zadowolona z tego, że nie musi worek wziąć, podnieść, tylko sobie dojedzie kosze, myk i wywali do śmieciarek. Naprawdę, każda firma będzie z tego zadowolona. Bo nie będzie musiała dać i worka i będzie miała wygodny rozładunek, czy to plastików, czy butelek, czy tak dalej. Super, no ja 120 zł, Adam. Ale ja myślę, że każdy... Nie ma. Średnio za
4 kosze swoje, prywatne. Choćbym miał kupować raz na rok jeden kosz za 120 zł, to nie jest wielki majątek. 100 czy 200. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys. Czy są skończone trzy, czy pojedyncze, czy ja z pokrywą, zamiesza się, bo jest na półeczkach, można podjechać. Ale ja tutaj odpowiedziałem panom, ten dwóm, ze z tego względu, że psy rozrzucają to na posesjach, nawet nasze prywatne psy. I tak sobie raz mu rozrzuci pies, drugi raz rozrzuci pies, to on wyda te 150 zł na kosz. Żeby miał swój własny kosz na posesji. Bardzo na proszę, panie sekretarz. A potem pan radny jest co? Proszę państwa, ja do tego wątku. Osoby, które mają obowiązek segregowania śmieci, mają też obowiązek przepłukania tego pojemnika, który rzucają, czyli tej butelki, która jest słodka, czy tej puszki po konserwie, która pachnie dla tego psa i kota. Jeżeli ono zostanie tylko przepłukane, jest ona do worka, worek zostanie zawiązany, nie wydaje się, żeby pies czy kot ten worek uszkodził. To codziennie by zawiązywał. No panie Adamie, no nie pokazać, no nie pokazać. No nie pokazać, no nie pokazać. To są ludzie, którzy to robią. Cała Europa to robi. Pan radny Henryk Sroba, potem pan radny Kazek. Proszę państwa, no dyskutujemy nad detalami. Ja tak uważam. Pierwsze co, to gmina popełniła wielki błąd w tym momencie, że nie dała worków tym osobom, które nie złożyły tej deklaracji. Bo ja uważam, że ci ludzie właśnie wywiozą nam te worki w rowy, te śmieci wywiozą nam w rowy i tak dalej. Trzeba było im dać trudno, niech by spakowali i odebrać te worki. Nie mielibyśmy tego w lasach czy tam w innych miejscach składowanych. Bo ja sobie wyobrażam, że a on nie miał kosza, to on dalej będzie kombinował, ale potem go administracyjnie, jeżeli takie przepisy są, i to go wtedy ściągnąć. Ale trzeba było dać wszystkim. Druga rzecz, proszę państwa, całe Podhale, począwszy od Beskidów, aż po Podhale, po Bieliny, wszyscy segregują śmieci. To 5 lat temu już, proszę państwa. Ja tam jeżdżę. Są stojaki, są trzy worki. Turysta ma prawo opłukać pojemnik. Ale właściciel pensjonatu wie, że taki srokosz jak zajedzie, to on pojemnika po jogurcie nie opłuka, bo jest nienauczony. Słuchajcie mnie. Wychodzi gospodarz, wybiera te pojemniki i idzie i je myje. Ja to obserwuję, jeżdżę tam systematycznie i to widzę. I idzie się i wrzuca się odpowiednie, jest stojak, wiszą worki. Jak jest wiadomo, w takim pensjonacie to taki worek butelkami plastikowymi, 40 ludzi, to napełnia w momencie. Bo jeszcze jesteśmy nienauczeni tego, że ten plastik trzeba zwieść. I no wrzucamy całe, ja widzę co my robimy. Zresztą robię to sam, ale jak tam się przyglądam się co robi gospodarz, idę, nacisnę tą nogą, wrzucę, bo jest więcej miejsca w tym worku. Zawiązuje, wynosi do komórki, przyjeżdża śmieciara, zabiera. I proszę państwa, mało tego, ja kilkanaście lat temu już to widziałem w Szwajcarii, widziałem to w Austrii. My musimy w końcu się wyedukować. Jak się nie wyedukujemy, to nie będziemy tego robić i nie będziemy mówić. Ja rozumiem, że jest to ciężkie na ciężko. Na początek, że jest to ciężko, no będę puszkę mył, no sam sobie to powiem, będę puszkę mył, jak ja całą rzucę. No ale taka, no chcieliśmy Europy, chcieliśmy Unii, no to tak to musimy robić, no musimy się dostosować, bo takie są dyrektywy. Nic tu nie zrobimy i my tu będziemy siedzieć do 20 i nie przegadamy tego. Więc no, to jest taka moja uwaga i taka moja dygresja. Dziękuję pan radny Kalecki. Panie przewodnicząca, ja chciałem jeszcze pytanie odnośnie, przepraszam, płatności. Tak, my dostaliśmy teraz te karty, co będziemy płacić. A teraz, a mieszkańcy, jak to będzie wyglądać? Czy teraz przy tym, jak będą zbierane śmieci, dostanie każde mieszkanie, czy może sobie każdy mieszkaniec powinien przyjść sobie tutaj do jednego, bo po prostu nie jesteśmy w stanie każdemu donieść do domu tej płatności. Jest możliwość, jest też numer konta na stronie internetowej, jest podane jak to wypełnić, co należy tam umieścić. Jest na słupach ogłoszeniowych, bo też pracownicy gminy rozwozili na słupach ogłoszeniowych, to jest na stronach internetowych, na słupie ogłoszeniowym w urzędzie. I zawsze można przyjść.
A jeszcze chodzi mi o deklarację, bo niektórzy składali deklarację, że będą płacić kwartalnie, rocznie czy tam rocznie. To znaczy tak, te osoby, które składały te deklaracje, a chciałyby płacić co miesiąc, muszą korektę zrobić w takim razie. Tak. No bo ja tak niektórym tłumaczyłem, jeżeli... że nie muszą, ale teraz patrzę, że muszą do 15 pierwszego miesiąca. Ale w tym kwartalna też jest do 15 pierwszego miesiąca. Czyli wystarczy przyjść i zrobić korektę deklaracji, że tak miesięcznie. A jeżeli ktoś zadeklarował czy miesięcznie, a chce wpłacać sobie kwartalnie czy za cały pół roku, no to nie ma problemu, bo też sobie wpłaca po prostu 3 odcinki, a nie jeden, prawda? Dziękuję bardzo Pani Radna Dantanowska. Mam jeszcze taką propozycję, gdyby te rachunki wpłaty były złote, sobie mieszkańcy by sobie w tych miejscowościach, jakby złote się do Pani zgłosili na przykład. Bardzo chętnie, ja jestem za, tylko niestety sołtysi są przeciw. No, to jest za, to nie jest przyjemnie, no wiesz. I to jest to nie jest że ci są tysi, którzy byli chętni do tej pracy, nie było problemu. Ale to dosłownie na jednej ręce. Można by było, że to powinien być ci są tysi w tych małych miejscowościach. Nie, no każdy sołtys mógł przyjść i każdy sołtys mógł pomóc. To nie jest powiedziane, że tylko ci z małych miejscowości. Wiadomo, że ci z małej miejscowości mają większe możliwości, bo mają mniej, powiedzmy, do roznoszenia mita, czym to zajmie, niż w takim, no, większej miejscowości, jak to potem ja nie chcę siedzieć. Jeszcze myślę o tej opłacie, gdyby to było przy podatku rolnym, to chyba byłoby nie problemem zebrać te pieniążki od tych ludzi za tą płatność śmieci. Myślę, że ściągalność by była większa. A tak to wiadomo, no, 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 specjalność tam. Zastanawiać się nad tym, czy zapłacić podatek rolny, czy śmieci. No ale on już wiedział, że to będzie razem wtedy, w tym okresie, kiedy podatek rolny płacą. Już każdy wie, że w jakich miesiącach, że tam w maju, we wrześniu i w listopadzie. Ale kto nie będzie chciał, to niech musi się zapłacić. Ale to nie jest uchwały to byli, tak jak to powiedziałem. Nie jest to się nie ma. Pan Wójt w tej kwestii. Proszę. Mogę, jeśli chodzi o co, kto powinien roznosić, to oczywiście najlepiej by było, że wtedy sołtys i to przy opłacie podatku, no tylko że wtedy podatek jest płacony najczęściej raz na kwartał, ale tu wchodzi w grę to, co mówiłem na początku, opłata, czyli ryczałt 2, sołtysa wybiegniemy takiego robił za darmo. Jeżeli, tak jak powiedziałem, w styczniu sprawdzimy, że mamy jakieś kwoty, nadwyżki, to wtedy możemy się wspólnie zastanowić nad tym, czy by nie rozwiązać tego w ten sposób. Zobaczymy na początek, jak to wychodzi. Rzeczywiście, ja myślę, że z sołtysów byłoby to trochę lepsze. Proszę? Do stycznia charytatywnie, no zobaczcie, jak to wyszło. Ale to też nie. Ale to ja nie lubię nikogo zmusić do pracy charytatywnej. Oczywiście. Chwileczkę, jeszcze pan Henryk Sobosz. Ja mam pytanie, bo tu jest wzór deklaracji. I pisze, wkłady, przepraszam. Nazwa zleceniodawcy. Czy tu będzie wpisane imię i nazwisko? Tak, czy każdy sobie wypełnia sam? Nie, bo jaki mam pomysł? Gdyby nie było wpisanego tego imienia i nazwiska, tylko czyste druki o takiej wartości, takiej i takiej, to żeby ułatwić to mieszkańcom, bo mieszkańcy będą mieć problem, no muszę przyjść do gminy, nie mam czasu, groję starszych ludzi, więc takie deklaracje mogłyby być u sołtysa, czy też w sklepach rozrzucane. Każdy wie, jaką stawkę deklarował, zabiera sobie druk, i wtedy jedzie się do Janowa, trzyma w domu internet, klepnie sobie i to idzie. Więc no, tak się zastanawiam, żeby w ten sposób ludziom tego nie ulepszyć. To powiem panu z doświadczenia, że ludzie nie pamiętają, że deklarowali. No ale każdy umie policzyć. Ale no nie pamiętają. Tutaj jest uzupełnione, jak pan przyjdzie do mnie i będzie pan poprosił o wydruk, to pan będzie miał uzupełnione z adresem i imieniem. Ja rozumiem, nie ma problemu. I od razu z kwotą. Także nic nie trzeba wypełniać, idzie pan do banku, wkłada pan pieniądze, pieczątkę i dziękuję. No ale gro mamy przelewów internetowych. Nie ma problemu, mówię, numer konta też jest na tych przelewach, nie trzeba iść do banku, można to zrobić przelewać i przepisać numer konta. Numer konta jest również na stronie internetowej, także też nie ma problemu. Niestety sam zresztą jak do podatku. Ja myślę, że te
ten pomysł można wdrożyć i można częściowo spróbować, jak to nam wyjdzie. No bo właściwie są jeżeli to będzie tak niewiele stawek, że możemy to sobie zrobić. Myślę, tak? Że jeżeli to będzie utopy, to tak, bo jeżeli w sklepie, to już trochę gorzej, ze względu na to, że po prostu no, będzie się to odniewierać gdzieś tam. A szkoda papieru. A żeby to było znaczne, że mogliby się nie dowiedzieć. Proszę bardzo, panie. Dziękuję. Nie wiem, czy do pana wójta, czy do pana mecenasa, czy do pani to pytanie, bo tutaj siedząc i słuchając tego wszystkiego, chciałbym się spytać, panie, chyba do pana mecenasa, gdyby na przykład nie było przetargu, bo wiem, że parę gmin i parę miejscowości w Polsce nie przystąpiło do przetargu, po prostu pociągnęło swoimi firmami i pani mi da dokończyć. Co chcę powiedzieć? Do końca roku, tak jak na przykład teraz, za miesiąc lipiec, bo my już powinniśmy od 1 lipca mieć wyłonionego przewoźnika, który będzie to odbierał. Wiadomo, że jeżeli to jest świeże, to tak jak państwo tu powiedzieli, kosze poszły z 50 na 120, to łatwo policzyć, to jest jakieś 120%. Do końca roku porozmawiać z firmą, która na dzień dzisiejszy to robi, może by chciała dociągnąć. I myślę, że po nowym roku wrócą te stawki z powrotem na to miejsce, bo tak jak na przykład wiem z tego, co na przykład jak było z kasami fiskalnymi, gdzie wchodziły na taksówki, na różne inne, to poszły te kasy o 200%. Po pół roku te kasy wróciły z powrotem na własne tory. I w ten sposób można by było, żeby nie od razu, bo my tutaj teraz to tak wyglądamy jakby panika. Panika, co robić? Co zrobić? Co zrobić? Przecież są worki. Karoni odbierają, może by chcieli do końca roku, może jeszcze dłużej i wtedy wyłonić, jeżeli się to ustabilizuje, bo to wróci do normy, to z powrotem będzie 50 zł za koszt, bo się to wszystko obkupi. Tylko my, żebyśmy poczekali, nie wiem, czy to jakieś duże kary nam grożą, czy dałoby po prostu nie wyłaniać tego tak na siłę, tego. Jeżeli nie chcą, czeka. Ktoś chce przewozić, ktoś chce nam to zrobić, dać mu. A to podejrzewam, że po nowym roku znowu będzie koszt za 50 zł. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie mecenasie. Tylko z jednego powodu możemy zadrzeć umowę z panem Karoniem. Ja nie mówię o tym. Poza przetargiem. Tylko dlatego, że jesteśmy gminą małą. Tak? I w jednym miesiącu kwota, którą zapłacimy w firmie za wóz odpadów, nie przekracza 14 tysięcy euro. Jak łatwo policzyć, jeżeli w granicach 20 tysięcy miesięcznie zamierzamy płacić za, czy musimy płacić za odpady komunalne, to na razie 6 miesięcy to jest kwota, no nie wiem, co dwukrotnie przekracza kwotę 14 tysięcy euro i zrobić tego nie możemy. Natomiast miasta, które twierdzą, że są w tak zwanym okresie przejściowym, czyli między innymi Warszawa, wykonamy zamówienie z wolnej ręki na terenach każdej z dzielnic, dlatego, że pierwszy etap został nierozstrzygnięty. Tak jak u nas. No właśnie nie tak jak u nas. U nas wszyscy od wyniku pisania umowy. Przepraszam, że się wyraziłem, tam przedmiot został unieważniony. No to trzy. Unieważniony. No, a tak jak w Piekarach Śląskich czy w innych miastach. Właśnie, no, jest tych miast. Jest tych miast trochę, a to ściśle związane nie z ustawą o gospodarce. Czy no, utrzymanie paroty, czy coś się zmienia, tylko to było zamówienie jakieś. A kiedy? Tutaj tam trzeba szukać odpowiedzi, a w naszym przypadku jest to niemożliwe, także my musimy się stosować do ustawy prawa zamówień publicznych. Możemy to zrobić na ten miesiąc, nawet musieliśmy to zrobić, bo na szczęście się nas zasypały. Ale dalej musimy przetarg ogłaszać z niepełnioną kwotą. Dziękuję. Dziękuję. Ja pozwolę sobie tylko dodać, że nie możemy łamać ustawy, która nas obliguje do tego, aby się podporządkować i spełniać wszystkie wymogi narzucone na samorząd. Z kolei jeszcze są takie instytucje jak Urząd Wojewódzki, Regionalna Izba Obrachunkowa, która obliguje nas do tego, żebyśmy jak najszybciej to, co się stało, czyli że nie ma podpisanej umowy z osobą, która, z firmą, która wygrała przetarg, abyśmy tego dokonali jak najszybciej. I to musimy zrobić w tym miesiącu. Inaczej
możemy również mieć różne konsekwencje z tego tytułu. I nie możemy sobie dowolnie manipulować i czekać czy pół roku, czy rok. Uważam, że i takie jest moje zdanie. Sami dobrze radni wiedzą, że tym tematem zajmujemy się od zeszłego roku, gdzie było, pan wójt zorganizował pierwsze spotkanie tutaj z dyrektorem, prawda? Pan Zioro, który tutaj był z urzędu wojewódzkiego, gdzie dyskutowaliśmy i który powiedział, że co zrobicie, to wasza decyzja. Uważam, że powinny być wytyczne od góry. I wtedy nie byłoby takich dyskusji, tylu spięć, tylu niepotrzebnych awantur. Każdy by wiedział, jak to zrobić. A tak jak Polska szeroka i długa, tak każda gmina, każdy samorząd ma takie właśnie problemy jak my. Dzisiaj zajmujemy się tą zmianą w regulaminie, która dotyczy tylko i wyłącznie koszy. Czyli koszy, czyli jeden pojemnik, 3 lub 4 worki. I to nas będzie obowiązywało, bo to jest potrzebne do przetargu, który już ogłoszony został. Teraz czekajmy tylko na te firmy, które aby się zgłosiły tutaj, co państwo radni wymieniają, aby dla nas było najtaniej, ale przede wszystkim, żeby było sprawnie i żeby nasza gmina była przykładem czystości dla wielu innych miejscowości. Myślę, że zamkniemy dyskusję. Długa dyskusja. Bardzo proszę. Ja bym miał jeszcze takie pytanie, czy pytanie, sugestie do pani tutaj referatu, jak bym to nazwał, szczęśliwego pani Marty, odnośnie ściągalności i ewentualnie podpisywania tych umów, czy umów, no, deklaracji. Przecież, proszę państwa, jest Urząd Stanu Cywilnego i tam macie cały wykaz osób, które zamieszkują. Momencik, no, dokończę najpierw, później pani będzie mi odpowiadać. I tutaj to, co mi tu usłyszałem z ust pana radnego Adama Ucieklaka, że jeszcze przykładowo, no bo i tak tacy też są, że unikają nasze takie sposoby, by po prostu nie płacić za produkowane śmieci, więc to, drogie panie, to jest w tym momencie, że tak powiem, został to powołany ten referat do tego, by to pilnować też w pewnym sensie, prawda? Ja sobie przykładowo, to jest moje takie odczucie, może się pan ze mną zgodzić, może nie, możecie się państwo zgodzić, ale ja uważam, że to jest właśnie, dlatego ta ustawa została wprowadzona, po to, by wszyscy byli do tego przymuszeni, by te śmieci, no, czy segregować, czy oni chcą segregować, czy nie, ale żeby włapać właśnie te osoby, które unikają właśnie od płatności za produkowane śmieci. Dziękuję. Ja myślę, że również na koniec grudnia, czy na początek stycznia poprosimy właśnie panią o przedstawienie nam takiego zestawienia. Zaprosimy państwa tutaj do nas, bo tak jak słyszymy, że naraz w Polsce ubyło bardzo dużo ludności. Bardzo dużo osób ubyło w Polsce na podstawie deklaracji. Bardzo wyemigrowało i nie zmniejszyło się u nas niesamowicie ilość mieszkańców. Więc zobaczymy, jak się rozwiąże. Ja odpowiem może, przepraszam. No to proszę odpowiedzieć. Ja odpowiem, że z ewidencji ludności niestety nie możemy za bardzo korzystać. Staramy się ze wszystkich źródeł, dlatego że w ewidencji mamy osoby zameldowane, a nie zamieszkałe. A pojęcia są dwa różne. Osoby zamieszkałe, a zameldowane. I tutaj jest ten problem.
a wezwania zostały już wysłane na kilka miejscowości. Robimy to selektywnie, bo wiadomo, że nie możemy wszystkiego naraz zrobić, bo tego jest po prostu za dużo na tak krótki okres czasu. Tak, ale ja mówię o tym, żeby to przeszedł tego czasu. Ale mówię, że z ewidencji ludności nie możemy posiągać takich danych, bo w ewidencji ludności mamy osoby stale, to są osoby zameldowane, a nie zamieszkałe. Dziękuję bardzo panu radnym Józef Szkalecki. Wracam do mojego pierwszego pytania, to znaczy tak, bo chciałem się zapytać, bo pan osób mnie tak pytał, a jak to ma wyglądać już tak technicznie? Czy butelka ma być z nakrętką, czy bez nakrętki? Tak. Bez nakrętki, tak? Tak, bo to są dwa różne rodzaje plastiku. I to powiedzmy, to też trzeba właśnie. Tak, o, będzie mówić jak nakrętki. Tak, ja bardzo zrobię nawet taki punkt zbioru na świecie nakrętki. No i ten. I odwózek, bo rozumiem tutaj jeszcze. I odwózki też, bo to jest też inny rodzaj. Bo nie można na twarz dobrze celu wykorzystać. Dokładnie. Ale na to trzeba zdzierać? Czy? Oczywiście. To do papieru. I to po prostu staje się przepisem. Ale wielka jest papierowa, bo na niektórych butelkach jest papierowa, na których jest też plastikowa. Butelki po piwie też trzeba to myć. Trzeba je przepłukać. Nie trzeba je myć, szorować jakimiś środkami, butami. Ale na butelce jest papier. Jak wszyscy Państwo wiecie, problem na drodze
to, że mamy zamiast gruntu przepuszczalnego zrobioną tamę w postaci chodnika i drogi i w tej chwili zalewane są nieruchomości w Goczance. Zwróciliśmy się w tej materii do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, aby przywróciła Generalna Dyrekcja układ wód na tym terenie. W ten sposób, aby nieruchomości, te znajdujące się, patrząc na lewo, po prawej stronie, były odwadniane. Dostaliśmy odpowiedź od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, która zawierała bardzo mówiąc ogólnie taką odpowiedź, która nas nie zadowala. Wobec powyższego zawiadomiliśmy Generalną Dyrekcję o wszczęciu postępowania administracyjnego, które będzie zmierzało do wydania decyzji nakazującej Generalnej Dyrekcji przywrócenie tego stanu wód na tym terenie lub alternatywnie, jeżeli Generalna Dyrekcja nie będzie mogła, a raczej nie będzie mogła tego wykonać, ponieważ wiązałoby się to z usunięciem istniejących budowli, czyli chodnika i nakładki asfaltowej, lub wykonania urządzeń, które będą ten teren odwodniane. Ta decyzja jest przygotowana. Tej decyzji zostanie nadana również na tej kontroli wykonalności. Wobec powyższego Generalna Dyrekcja będzie zobowiązana do naprawienia tej sytuacji w wybrany przez siebie sposób i do poinformowania wójta gminy o sposobie wykonywania tego obowiązku, niezależnie od tego, że będzie miał prawo do odwołania się tej decyzji, czyli wykonać zrobić teraz, a odwoływać się później. Dziękuję. Czyli wyjaśniony temat, jeśli chodzi o DK46 na odcinku Goczany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan prosił także. Proszę bardzo, było pierwsze pytanie pana radnego Łuczyklaka, ulica Dębowa i ulica Polna, jeśli chodzi o ostatnią burzę ulewę. Pan będzie uprzejmy. Już jak na pewno pan radny Łuczyklak zauważył, są sprzątane te namury, które były zrobione podczas tej ulewy, która nas spotkała w sobotę w niedzielę. Dębowa od razu w tym samym dniu była poprawiona, ale no tam wymaga to jeszcze większej pracy, no musimy poczekać aż do Nukosionki. Ja tylko Państwu powiem, jak to wygląda, bo to jest Dębowa akurat biegnie w stronę południową patrząc. Po prawej stronie ma bardzo wysoką skarbę. I woda spływająca z całego terenu, no wyrwała dziurę w tej skarpie znacznych rozmiarów i to wszystko spływa do naszej rzeczówki, do wieki. W tej chwili zabezpieczyliśmy to, co mogliśmy, ale będziemy czynili starania, bo już zgłosiłem szereg grup do wojewody. Wczoraj o 9 rano wysłaliśmy taki telegram z drogami, które zostały uszkodzone. Na wszystkich tych odcinkach byłem sam z każdym z radnych i sołtysów rozmawiałem, zrobiliśmy dokumentację fotograficzną, przejechaliśmy tam z panem Zasuniem, z panem Rafałem Skrzelczykiem i z panem Andrzejem, także byliśmy komisją czteroosobową i powiem wam, że po przejeździe w stronę Dąbrowna, tutaj od kolegi przewodniczącego tym wąwozem, chcieliśmy się dostać do drogi krajowej nr 46. No i przeżyliśmy chwilę grozy, bo dopiero zobaczyliśmy rozmiary kataklizmu, które spotkały gminy sąsiednie Lelów i Niegomów. Mamy dokumentację fotograficzną, po prostu rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. Droga asfaltowa, która nagle tak jakby jakiś otwór podziemny podszedł i połamał całą nawierzchnię asfaltową i rozmił ją po okolicy. Albo droga biegnie, nagle jest rów metrowej szerokości i głębokości i drogi nie ma w ogóle. Dopiero po jakimś tam czasie się pojawi. Także no, rzeczy naprawdę straszne. Pułkownik, który dowodzi, zastępca komendanta, który dowodził tą akcją, przyjeżdżając, no bo ja uważałem, że u nas jest bardzo źle, on powiedział, że u was to jest jeszcze
bardzo dobrze w porównaniu z tym, co działo się w Lewowie. Także stwierdziliśmy to sami, ale nie mamy się czym cieszyć. W każdym razie przesłaliśmy, tak jak mówię, te raporty. Na stronie internetowej zamieściliśmy również takie instrukcje, co należy zrobić, żeby móc ubiegać się, czy należy, jakie kryteria należy spełnić, żeby móc ubiegać się o zapomogę. Jest powołana komisja do oceny strat w uprawach rolnych, także to wszystko będzie robione. No kwoty, jakie są tam do uzyskania, nie są oszałamiające i są dosyć silne kryteria, także myślę, że tu akurat w przypadku naszej gminy, no to nie wiem, czy ktokolwiek się będzie nadawał do tej pomocy socjalnej, która dotyczy do ludzi w kwocie do 6 tysięcy złotych. Robi to ocenę tych faktów, robi GOPS, także jakby Państwo mieli jakieś doniesienia o tym, że ktoś podczas tej burzy no, podmiło mu dom albo na przykład stracił możliwość poboru wody pitnej i tak dalej, i tak dalej. No to czy mu na przykład rozwalił obiekt centralnego ogrzewania, to można te fakty zgłaszać. To jeśli chodzi o to i na